Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie. Miałem sen. Miałem sen, że nasza parafia pogrążyła się w ogniu. Ale nie był to pożar kościoła czy plebanii. To był ogień Ducha Świętego. Z tego ognia wychodzili przemienieni ludzie, pełni głębokiej wiary i szczerej miłości do Boga i do ludzi. Miałem sen, że w tym ogniu topiły się ludzkie serca. Ludzie godzili się ze sobą, przebaczali sobie, przepraszali się, padali sobie w ramiona, płakali. Godzili się małżonkowie, godziły się zwaśnione rodziny, sąsiedzi. To był ogień Ducha Świętego. Ogień oczyszczał oczy i ludzie zaczynali widzieć swoje życie w całej prawdzie zepsucia, grzechu, egoizmu i zwykłej głupoty. I pokutowali. Prawdziwie i szczerze pokutowali pod ciężarem swoich grzechów, padali na ziemię i gorzko płakali. To też był ogień Ducha Świętego. I widziałem, jak ogień tego Ducha podnosił ich. Stawali na nogi, ale byli zupełnie inni, na nowo stworzeni, odmienieni. Doznawali łaski i przebaczenia. I znowu były łzy, dużo łez, ale łez szczęścia. I widziałem ich Biblię, zniszczone od ciągłego wertowania, czytania, ze śladami łez i pocałunków. Prawdziwe księgi życia, które prowadziły ich przez życie. Słowo Boże było prawdziwie lampą dla ich stóp i światłem na ich drodze. I widziałem ich wszystkich idących do kościoła, radosnych i szczęśliwych. I widziałem Eucharystię, gdzie witraże drżały od śpiewu i modlitw, a momenty ciszy były tak wypełnione Bożą obecnością,
że nikt nie śmiał się nawet poruszyć. Kościół nie mógł pomieścić wszystkich, którzy chcieli tu być. I klucze do kościoła były już niepotrzebne. Bo dzień i noc trwała modlitwa, ludzie przychodzili i modlili się, adorowali Najświętszy Sakrament. To był Boży ogień. Miałem sen, że ogień Ducha, który ogarnął parafię, dotykał wszystkich. Świadectwem Bożej obecności i łaski były uzdrowienia i cuda, i ludzie chwalili Boga, Jego dobroć, Jego wielkość. Narkomani porzucali narkotyki, bo stawały się śmieciem w porównaniu z tym, jakie poruszenie mógł dać Duch Święty. Alkoholicy uwalniani byli od nałogu i zaczynali czuć, co to znaczy prawdziwie żyć w Bogu. I największy cud. Wszyscy wzięli się do uczciwej pracy. Nie dlatego, że trzeba było zarobić pieniądze. Nie dlatego, że ktoś pilnował, czy nie kradnę. Nie dlatego, że ktoś poganiał, stał z kijem nad kimś. Ale dlatego, że praca jest wypełnieniem Bożej woli. Jest czynieniem świata takim, jakim Bóg zaplanował. I nie trzeba było zamykać drzwi na klucz. I pomagano biednym. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Parafia w ogniu Ducha Świętego. Przebaczenie, wiara, modlitwa i miłość. To wszystko był sen, marzenie. Ale to wszystko, o czym mówiłem, to wszystko dokładnie opisane jest w księgach Ewangelii. Jezus chce mieć taki właśnie Kościół. To nie jest moje marzenie. Moje też, owszem, ale to jest marzenie i pragnienie Jezusa. Jan Chrzciciel w zakończeniu dzisiejszej Ewangelii wołał: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś, mówi o Jezusie, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Z wyjątkiem tych, którzy może zasnęli, te moje słowa zapewne wywołują jakieś emocje. Ktoś może się dziwi, ktoś może jest poruszony, może u kogoś innego te słowa budzą jakiś sprzeciw. Co ten proboszcz znowu gada? Może masz łzy w oczach. Może płonie radośnie poruszone twoje serce. Opowiedziałem ci swój sen. Otworzyłem przed tobą swoje serce i pokazałem ci moje marzenie. To przede wszystkim marzenie Jezusa. I teraz. Czy to jest także twoje marzenie? Czy to jest także twoje marzenie? I to nie jest pytanie retoryczne. Ja za chwilę zadam je raz jeszcze. Jeśli to jest twoje marzenie, jeśli pragniesz naszej parafii, winnicy, w ogniu Ducha Świętego, to podniesiesz rękę. Nie patrz na innych i nie patrz na mnie. Najlepiej, gdybyś zamknął oczy. Patrz tylko i wyłącznie w swoje serce. Jeśli to serce płonie i drży,
Jeśli pragniesz ognia Ducha Świętego dla siebie i parafii, to podnieś rękę. Jeśli w tym sercu jest coś innego, nie podnoś ręki. A zatem pytam każdego z was. Czy chcesz tej parafii w ogniu Ducha Świętego? Czy jest to twoje marzenie? Powiedziałem, że parafia w ogniu Ducha Świętego to przebaczenie, wiara, modlitwa i miłość. Co przeszkadza płonąć Duchowi Świętemu? Przeszkadza inny duch. Inne duchy, którym dajemy przystęp, taki czy inny, do naszego serca. Duch nieprzebaczenia, duch niewiary, duch pustej i nic nieznaczącej religijności, duch nienawiści. Wszystkie te duchy z piekła rodem. Duch Święty i Jego ogień to dar. My jednak na ten dar otwieramy się duchową walką z mocami ciemności. Królestwo Boże, modlimy się o to Królestwo w każdym pacierzu. Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje. To Królestwo Boże, z Nim nie jest tak, że ono się trafia, że ono jest jakoś losowane i ktoś ma szczęście. To Królestwo Boże nie trafia się jak ziarno w ślepej kurze, tylko o to Królestwo trzeba walczyć. Ewangelia mówi, od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Jeśli będziesz siedział bezczynnie, jeśli będziesz tylko śnił i marzył, jeśli palcem nie ruszysz, to nic się nie zmieni. Trzeba marzyć i trzeba walczyć, by marzenia stały się rzeczywistością. Sięgnijmy z nową gorliwością po modlitwę do świętego Michała Archanioła. Przeciwstawmy się duchom nieprzebaczenia, duchom niewiary, duchom nic nieznaczącej religijności, duchom nienawiści. Oczyśćmy z tych duchów tę parafię. Pierwsze zadanie to rekolekcje. Te, które zaczną się w czwartek. Pierwsze zadanie to walka o te rekolekcje. Walcz najpierw sam ze sobą, żeby być na tych rekolekcjach. To nie jest łatwe. Dlatego mówię, walcz, żeby być. Nie jeden dzień, nie dwa, nie trzy. Te rekolekcje trwają 4 dni. Walcz o te 4 dni rekolekcji. Walcz o to, żebyś otwierał swoje serce na Boże Słowo, na to, co się będzie tutaj działo. Walcz o swoją szczerą spowiedź. Potem walcz o przemianę swojego życia. Poprzez przemianę twojego życia przemieniać się będzie ta parafia. A potem walcz o innych. Powiedz im o tych rekolekcjach. Zachęć. Módl się za innych i pomóż zwyczajnie im tu przyjechać. Ilu ludzi chce być na rekolekcjach, a zwyczajnie nie może. Będą mogli, jak dasz im miejsce w swoim samochodzie. Nikogo nie przekreślaj. Im ktoś bardziej upadł, im ktoś jest dalej od Pana Boga, tym bardziej potrzebuje rekolekcji, tym bardziej potrzebuje nawrócenia. A drugie zadanie dla tych, którym zadrżało serce, to rekolekcje w Popowie. Mówiłem już trochę o nich. Poprowadzi je w końcu stycznia ksiądz, który w maju będzie tu w Winnicy miał misję. Poprowadzi je dla tych, którzy powinni być zaczynem tej parafii.
Uczestnikiem tych rekolekcji będę ja. Uczestnikiem będzie ksiądz Krzysztof. Uczestnikami będą członkowie rady parafialnej, ci najbardziej zaangażowani i ci wszyscy, którzy teraz poruszeni są przez Ducha Świętego, którzy czują, że powinni tam być. Trzeba, myśląc o nawróceniu i przebudzeniu całej parafii, zacząć od siebie. Trudno mówić o przemianie winnicy, kiedy my sami najbardziej tego nawrócenia potrzebujemy. A potrzebujemy. Ja potrzebuję. I ty potrzebujesz. Wszyscy potrzebują. Z tym, że wielu nie zdaje sobie z tego sprawy. Wielu nie chce tego uznać. To nie są mrzonki. To, co mówię, to nie są dowody jakiegoś obłędu. Przypomnę, to było drugie czytanie, jak święty Piotr pisał: z wielką tęsknotą oczekujemy według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy, w pokoju. Czy chwała Pana może objawić się w naszej parafii? Czy ta parafia może zapłonąć ogniem Ducha Świętego? Czy zobaczymy tu cuda Bożej łaski? Odpowiedź na to i pewne warunki, by tak się stało, podaje prorok Izajasz. To też słyszeliśmy dzisiaj. Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją wszelkie ciało zobaczy. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Módlmy się o cud dla tej parafii. Amen.